it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Cześć, nagrywamy wam ten wstęp podczas montażu, ponieważ na miejscu zastał nas ogromny wiatr. Jest 10 września 2022 roku, jesteśmy nad jeziorem Garda i pokażemy wam miasteczko Limone, a później wybieramy się na hike, na punkt widokowy. Nazwa miasta zobowiązuje. Limone, cytryny, wszędzie cytryny, mydło cytrynowe, cukierki cytrynowe, trunki cytrynowe, ale sandwicze z salami. Nazwa Limone nie pochodzi, jakby się mogło wydawać, od cytryny, ale od łacińskiego słowa limen, oznaczającego granicę. Tutaj widzicie owoce zrobione z marcepanu. Teraz tutaj tymi schodkami wbijamy na podobno jakiś punkt widokowy. Znajdujemy się na tarasie kościoła San Rocco, z którego rozpościera się najpiękniejsza panorama na miasteczko. Limone przez bardzo długi okres było odcięte od świata. Można było tu się dostać jedynie wąskimi szlakami górskimi oraz oczywiście drogą wodną. Żyło się tu biednie. Ludzie żyli głównie z rybołówstwa oraz uprawy oliwek, dopóki nie wpadli na pomysł, aby uprawiać cytrusy. Od Limone odchodzi ścieżka pieszo-rowerowa. Można się nią przespacerować około 30 minut w jedną stronę. Właśnie dochodzimy do miejsca, gdzie wielu ludzi uprawia sporty wodne. Widać bardzo wielu kitesurferów. Także za chwilę postaram się ich na Zoomie przyciągnąć i wam pokazać. Nie wiem, jak ich będzie widać na filmie, bo ja na podglądzie widzę małe kropeczki, ale musicie uwierzyć, że jest ich tutaj naprawdę sporo. W tym miejscu właśnie zaczyna się wejście na szlak, który chcieliśmy zrobić. Prowadzi on na punkt widokowy. Wejść trzeba o tam. Także jest bardzo duże podejście, o ponad 850 metrów na odcinku 6 km. Nie ma tam żadnych wspinaczek ani jakichś bardzo trudnych terenów. No ale takie przewyższenie na tak małym odcinku to sobie odpuściliśmy. Podjedziemy samochodem tam na górę i zrobimy szlak widokowy już na górze. O bezpieczeństwo podczas naszej wędrówki dbają łapacze głazów, bo chyba tak to należy nazwać.
Wcześniej mówiłem, że szlak zajmuje około pół godziny, także trzeba to pomnożyć razy dwa, w jedną stronę około godziny, jeżeli chce się dojść do końca szlaku. Wraca się trochę szybciej, bo jest bardziej z górki, ale też trzeba liczyć około godziny. Oczywiście po drodze jest pełno pięknych widoków, do tego co chwilę zatrzymujemy się i robimy zdjęcia, więc zdecydowanie wychodzi to dłużej niż godzinę. Ja tradycyjnie zazwyczaj biorę bibufale, jak jestem we Włoszech. Oraz zamówiliśmy pizzę z owocem. Uwaga, uwaga, nie z ananasem, ale regionalnie z jabłkami. Bibufala była tradycyjnie dobra, ale zaskoczeniem okazała się ta pizza z jabłkami, z gorgonzolą. Całkiem przyjemna, także warto zapamiętać, jak tu będziecie lub gdzieś indziej we Włoszech, bo nie wiem, czy to tylko tutaj takie wynalazki sprzedają. Warto spróbować. Skończyliśmy zwiedzać Limone, jesteśmy już na parkingu. Polecamy przyjechać rano, bo wtedy są dużo mniejsze tłumy, można zrobić ładne zdjęcia i bez problemu zaparkować. Teraz wybieramy się na hike, na punkt widokowy na jezioro Garda. Pół godziny później jesteśmy już na parkingu w Pregasina. Zostało jedno wolne miejsce, chyba specjalnie dla nas, i ruszamy w hike. Tak jest, obuwie zmienione i ruszamy na Punta La Ricci. Początkowo trasa była bardzo łatwa, wiodła taką betonową, wylaną ścieżką. Teraz zmieniła się w taki las, ścieżka w lesie, pełno korzeni drzew i luźnych kamieni. A Justyna ryzykuje życie i robi fotki na Instagrama. O, właśnie tam jest. Co to tutaj jest? Jakaś jaskinia normalnie. Mam nadzieję, że nie jaskinia niedźwiedzia. Nikt nie mówił, że tu takie jaskinie będą. Tutaj mamy jakieś wejście, bunkier chyba. Nie wiadomo, co ludzie robią w takich miejscach, gdy nie ma wojny. Także ewakuacja. Nie jestem pewien, ale chyba idziemy na ten szczyt. Także kawałeczek jeszcze nam został. Widzimy się na górze. No to powiem, proszę Państwa, widoczek przepiękny. Jesteśmy już na górze Punta La Ricci, 906 metrów nad poziomem morza. Jest to podobno jedno z najlepszych miejsc do podziwiania Gardy z góry. Garda jest to największe jezioro we Włoszech, jednocześnie dosyć głębokie, bo aż 346 metrów. Plotki mówią, że jedno z najczystszych. Zeszliśmy cali, zdrowi, trochę zmęczeni, jak widać, jedni z ostatnich, bo został już tylko nasz samochód. Tu, gdzie idzie Justyna, wcześniej było pełno poparkowanych samochodów. Także my się pakujemy do auta i jedziemy do Romeno. Na razie, hej, cześć. To nie wiem. Marcepanowe frykaski. Nagrywam, uśmiechnij się. Bo nie wiem, co mam do końca powiedzieć. To jest miasto? Nie, jak to miało być? Drogą morską. I morską. Przez wieki, nie przez wieki, przez wiele. Żyło się. Było bardzo. Nie, no co? Kite safe. Kite safe. Nie nagram tego. Pływające
Raz, 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 chodź tutaj. Bryza od jeziora pozwala wytrwać w tym upale. Dla nas. A ty? No ty miałeś dalej mówić. Co? I co miałem więcej mówić? Zwiedzać. Tak wieje, że i tak wam tego nie puścimy, co mówimy, tylko nagramy voiceover. Go. Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, do czego my się zbliżamy? O, nie wiem. Atakujemy jaskinie. Obiektyw się patrzy. Co na szlaku za... Polecam. Wszystko. Cut.